Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. No ja tyle co wróciłem z treningu, zresztą to pewnie widać po mojej twarzy. Zrobiłem sobie kawusie i lecimy z następnym materiałem. Czas odebrać nagrody za Division Rivals. Oczywiście do tego też zrobić nowe SBC, no i coś sobie zagrać, więc smacznego mordki, jak coś dobrego jecie. Pamiętajcie, dzisiaj live prawdopodobnie około 21 zaczniemy, dam wam znać jeszcze co i jak. Ale teraz, nie przedłużam, przechodzimy do odcinka. Skład oczywiście na razie bez zmian, zmiany dopiero zobaczycie w sobotę na odcinku. No i co? Dobra, w takim razie przechodzimy do odbierania nagród, bo będzie player pick, będzie spoko, mam nadzieję, że będzie spoko. Wbijamy, dajcie znać, czy wy coś ciekawego trafiliście. Jeśli chodzi o ligę elitarną, no to osiągnąłem to, co chciałem, czyli tam było 1935 punktów miałem najwięcej. Czy uda mi się to przebić? Zobaczymy, prawdopodobnie troszkę sobie odpuszczę, chociaż podoba mi się to takie granie do jak najwyższej rangi punktowej, takiej jeśli chodzi o Division Rivals, bo naprawdę są mega trudne, ale fajne mecze później. No i teraz mamy tak, mamy zawodnika Footist, Weakfoot, Vought przede wszystkim. Diaz, Van Bissaka, ile ma Diaz w ogóle z sztuczek? Dobra, to wiecie co? Może mój głos niech pójdzie na Diaza w takim razie. No a teraz mamy pick, oczywiście 8-3+, Team of the Week lub Team of the Season. Kto to będzie tym razem? Kto nam się tutaj pojawi? 8 winów, czy było warto robić? No weźmy sobie tego gościa, 91 overall, reszta raczej, znaczy ogólnie no bez szału. Właśnie to jest minus delikatny tej ligi elitarnej, teraz spadłem trochę, jak widzicie, punktowo. Już chciałem sobie podobijać po prostu winy, ale znów pewnie weźmiemy się za punkty. Zobaczymy, czy do 1950 na przykład by się udało dobić. To byłoby naprawdę fajne. Zresztą jak już trafiam na jakiegoś takiego gościa jak Pros i tak dalej, to sami mi piszecie, że takie mecze się zupełnie inaczej ogląda, nawet fajniej niż spotkania w Foot Champions, no nie? Więc myślę, że tutaj sobie możemy trochę potryhardować. A teraz co? Mamy drugą paczkę, chociaż te paczki na razie to są z dwoma zawodnikami, więc wiadomo, że tutaj raczej nic nie będzie ciekawego. Czy uda nam się, że na sam koniec trafić jakiegoś shapeshiftera, to jest pytanie, no bo jutro już zaczynają się footies. Proszę bardzo. I co my tutaj mamy? No nic, na razie nic w pierwszej paczce. Być może będzie tak, że znów nagrody elitarne nie oddadzą w ogóle, to muszę sobie już quicksellować, bo wszystko mam zapchane w klubie. 12 następnych zawodników. Proszę mi tutaj coś podrzucić i będzie spoko. Ekrany, ale niestety brak jakiegokolwiek walkoutu. W środku Mertens, Luke Shaw, dobra, to sobie quicksellujemy. No, póki co, tak jak pisaliście ostatnio w komentarzu, właśnie tydzień temu z odbierania nagród, że stary to nie oddaje w ogóle i że wy też macie takie zdanie, że trochę słabe są te nagrody w Rivalsach. Tym bardziej patrząc, że to jest liga elitarna i wbite 8 na 8 winów, tyle co trzeba, czyli maksymalnie dobre nagrody, jakie tylko możemy mieć. A jak widzicie, nawet ani jednego mega turbo taniego walkoutu. Zobaczmy, czy ostatnia paczka może odda, czy coś tutaj się zwróci. Coś wpadnie do klubu, mamy walkout. Jeden słaby i to będzie Robertson na lewej stronie, oczywiście zawodnik Liverpoolu. I o, podwójny walkout, bo jest Modric, Robertson, więc no, foderki i jeszcze... O, żeż kurde! Okej. Okay. Problem jest taki, że mam... Wow, nie tu. Że mam dwa razy Cordobę niewymiennego teraz. O. Szkoda, że to nie jest wymienna paczka. No bo trochę oddało. Ajajajaj, no to Cordoba do jakiegoś SBC musisz polecieć. O kurcze, no. Tego się nie spodziewałem, ale w sumie tak, na końcu mogą być te karty. Bez kitu. Chwila, czy ja dobrze rozumiem? A my tutaj mamy Foot Hero Shapeshifter Upgrade. Czy tutaj dostaniemy jednego zawodnika Hero Shapeshifter? No nie, no to byłoby zbyt piękne. Hero Shapeshifter Pack. Ty, no jak to jest tak, jak ja myślę. O kurde. Okej, okay, i przepalamy sobie też skład tutaj z Cordobą, 88 od razu. Przepalamy Cordobę, przepalam też Stadicia, no on nie będzie na razie potrzebny. Musiałem sobie dokupić tylko jednego informa. W ogóle Hernandez kosztował 60k tylko. I z tego co patrzyłem, to rzeczywiście jest paczka z gwarantowanym zawodnikiem.
Hero Shapeshifter. Więc naprawdę polecieli na grubo. No dobra, teraz tutaj, czekajcie, ile mamy zrobić? 87, ale już nie jest wymagany żaden Inform ani Team of the Season zawodnik, więc sobie to szybko teraz powrzucamy. Oczywiście najwyżej wykorzystam też tego gościa, którego mam przed chwilą trafionego, czyli 91+. Tylko czekajcie, dajmy sobie jeszcze tego i teraz zróbmy to w ten sposób, że gdzie on jest? Gdzie jest nasz czerwony przyjaciel? Jest 91. A czekajcie, w takim razie muszę mieć jego normalną wersję. A tutaj jest, dobra. To myślę, że teraz będzie git. No i zaraz sobie otworzymy jedną paczkę, drugą i kurczę, fajny kontencik nawet dzisiaj na odcinek. Powiem wam, że aż tylu paczek nie planowałem, no ale jak są, to jeszcze nie ma. 87 jest tylko, za dużo 83. A nie mam foderu zbytnio. Muszę kogoś przepalić. Muszę kogoś się pozbyć. Niestety. Kurczę, tak się zastanawiam. Kogo? Chyba David Silva myślę, że pójdzie. Albo De Ligt. Ale dobra, może być David Silva za jakąś 83. Mamy teraz 87. Dobra, to wystarczy w takim razie poukładać ich na swoich pozycjach. Ale jestem turbo ciekaw, czy to wypadnie coś fajnego z tego. Czy raczej te trafy będą mocno średnie. Dobra, tak, tak, tak. 45 zgrania, Fede 48. Tu można byłoby to jeszcze zmienić tak, żeby go wcisnąć tutaj. 54. O, jest 55. Idealnie. Potwierdzamy oczywiście. David Silva, no to nic, możesz odejść spokojnie. Nie jest jakiś turbo też niesamowita karta, żeby było szkoda takich kart przepalać. Zresztą jak teraz zbliżają się nam właśnie paczki 10 razy 85+, to sami wiecie, co się będzie działo. A teraz czas, o, już się uderzyłem, na zawodnika 93+, Shapeshifter, jednego z czterech. Zobaczmy, kto będzie naszym nowym zawodnikiem. Sané 96. Ja wiem, że nim się fajnie grało w drafcie. Nie mam pojęcia, ile on kosztuje, ale od razu sobie szybciutko sprawdzę. Także dajcie mi chwilę. Sané, jak sobie zobaczymy, to w tym momencie kosztuje 350 tysięcy. Wiem, że Silas ma 5 na 5, z tego co pamiętam, tak. Czy on byłby dobrym napastnikiem? Wiem, że jest, on kosztuje 100k, jest wysoki. Kurczę, wiecie co? Silasa sobie możemy kupić, no a Sané kosztuje 3,5 raza więcej, więc weźmy jego. No Davisa mam, więc Davisa drugi raz nie ma co brać, tym bardziej skoro mam niewymiennego. Sané to jest nasz nowy zawodnik, który trafia do klubu. A teraz my otwieramy te paczki, na które ja bardziej czekałem, czyli paczki najpierw te normalne, a później paczki z gwarantowanym zawodnikiem Hero Shapeshifters. Kurczę, tam może taki Abedi Pele na przykład polecieć 5 na 5, chociaż ludzie na niego narzekają. Ja pamiętam, jak kupowałem tego Pele zwykłego, w sensie Hero, no nie? Tego zwykłego na początku FIFA i nim grałem trochę, to też na niego narzekałem. Też mówiłem, że jest, no, coś jest nie tak z tą kartą. Więc może tym razem to samo dzieje się z jego kartą. Tą taką zupgrade'owaną. A teraz, dobra, możemy przejść już do tego. I to jest jeden zawodnik, po prostu nie pick, tylko jeden zawodnik. Byle nie Cordoba po raz trzeci, no nie? Bo to byłoby już historyczne. Dobra, otwieramy. Zobaczmy. Myślę, że jakiś Ljungberg albo ktoś. No nie, ej nie. No to są ja... nie. No wy sobie jaja robicie ze mnie. Kanada. To nie jest śmieszne. Że ja wiem, że wy teraz macie bekę przed monitorami. Dzięki. Jeszcze ja ci buziaczka wyślę. Jak ja ci wyślę buziaczka, dobrze się tobą gra, oczywiście. No come on. 3 razy Cordobę. W takim razie przetestujemy sobie tego Sané, może nawet Sané i Pepe wpuścimy w drugiej połowie spotkania. Zobaczymy, czas zagrać meczyk, więc szukajmy naszego pierwszego przeciwnika. Co my tutaj mamy? Cristiano, oj fajnie poskładane, bo tam Cancelo jeszcze też, możliwe, że będzie grał w środku. Ohoho. Gareth Bale, pierwszy strzał, 9. minuta spotkania. Nawet gameplay na razie jest fajny, dość taki responsywny i mój przeciwnik tak się kręci z piłką i kręci, więc muszę na to uważać, chociaż teraz jakieś dropy. Właśnie to jest ostatnio problem. Mimo tego, że gameplay nam się poprawił, to czasem takie lagi właśnie się pojawiają. Czasem ta gra przyspiesza i zwalnia, co jest głupie. Wolałbym nawet troszkę gorszy gameplay, ale mega stabilny niż coś takiego.
O nie! Brawo Van der Sar, ale to by była głupia bramka, bo ta piłka tak spadła mu pod nogi. Cristiano na 1-1. Ładnie rozegrany ten rożny. No cóż, to się nazywa dobrze przeczytane podanie, proszę pana. 2-1. Piękny ruch tym Bellinghamem wyszedł. Idealnie tam w tempo. I mamy przejętą piłkę do pustaczka. Ogólnie zauważyłem, że po tym patchu właśnie tak się teraz będzie trzeba kręcić tą piłką. Czy to jest lepsze, czy też nie? Mniej piłkarskie na pewno, płynne bardziej, ok, zgadzam się. Czy mi się to podoba, czy nie? Chyba za wcześnie, żeby oceniać jeszcze. Na pewno trudniej się gra przez to w obronie, szczególnie tutaj w tej lidze to może być odczuwalne, jak się goście zaczną kręcić, to będzie ciekawie. Sam muszę tak zacząć w takim razie grać pewnie. Ale strzał Bale'a, widzieliście jaki knuckleball jest? Ło kurczę, jakby to poszło w bok. Ajajaj, no to będzie bramka. Chyba, że to zepsuje, ale wątpię. 2-2, ładny lobik Rodrigo. Czemu tak późno, no nie? Bo ja naciskałem strzał tuż po tej ruletce, ale no niestety nie wyszło. Miałem mówić, że wesoły autobusik zaparkowany, ale szybko udało się go przeparkować. Dość agresywnie gra, to trzeba przyznać, że to jest taki futbol na pressingu cały czas, dużo używania tego kręcenia się, szukania takich okazji na prostopadłą piłkę i widzicie, już zaraz będzie pewnie pressing po raz kolejny. Bale, jakbyś tam uciekł... Aaa, miałeś tam uciec po boku. Kurczę, Bellingham, co zrobił? No, trzeba się przyzwyczaić do tego nowego gameplayu. Ale... kurczę, to kręcić się można niesamowicie. I tak jak mówiłem, no ciężko w obronie to połapać. Jak ktoś dobrze to zrobi timingowo, to jesteście bez szans według mnie. Ale ładnie. Nie, tak lekko, nie, źle nacisnąłem. Kurczę, zamiast to mocniej uderzyć, byłaby bramka na 5-2, ale niestety. Ojej. Ojej! Ojej! Przepraszam! Nie chciałem, no nie no chciałem, dobra. Co, kogo ja będę oszukiwał? Słuchajcie. Myślę, że skoro Cordoba tak dużo strzela, to dajmy mu uderzyć jeszcze i tym razem. Cordoba w prawą stronę przy słupku. 5-2. Koniec meczu, z tego co widzę, to w ogóle chyba był Polak o niku Intrus. Jeśli oglądasz, to pozdrawiam bardzo serdecznie, dobry meczyk. No i też trochę zachęcił mnie do tego kręcenia się bardziej. Przetestuję sobie to wieczorem. Zobaczmy więc, ile miał punktów w Division Rivals i jak to wyglądało. 1837, więc ja wracam z powrotem na poziom 1900, 1906 dokładnie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Plus jest przynajmniej taki, że zostało mi 10 spotkań do rozegrania i mam 90 rozegranych oczywiście w tym sezonie, więc nagrody sezonowe za tydzień wejdą jak najbardziej. Czy tutaj coś jeszcze mam ciekawego do zrobienia? Aha, w Objective coś mi się pojawiło. Zobaczmy od razu, co mam do odebrania. A tutaj, zapominam cały czas o tym, powiem wam szczerze. Muszę sobie to zrobić. No i muszę dokończyć jeszcze te wyzwania, bo zostanie, no chociaż 11 dni zostało, to luz. Akurat na footies jakieś fodery by były w sumie spoko. Odbierzmy to jeszcze na sam koniec tego odcinka, zobaczmy co ciekawego wypadnie. Myślę, że i tak dzisiaj sporo rzeczy porobiliśmy, otwieraliśmy sporo paczek i zakończone to wszystko było spotkaniem w lidze elitarnej. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się jutro oczywiście wieczorkiem na pack openingu, pierwszym pack openingu z Footies, no i dzisiaj wieczorem też na streamie. Także do następnego mordki, dobrego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie i piona.